Państwu. Bardzo jest mi miło i serdecznie Państwa powitać na dzisiejszym Andrzejkowym balu. Jest nas kilkaset osób, miejsce 500, więc na pewno partnerów do zabawy nie zabraknie. Drodzy Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Miałem tą przyjemność, że z większością Państwa się bawiłem przez wakacje pod ratuszem. Wiem, że doskonale potraficie się bawić i świetnie tańczycie. Witam Państwa w imieniu radnych naszej dzielnicy. Bardzo, bardzo wdzięczni jesteśmy naszemu zarządowi, że wygospodarował pieniądze na ten aktywny tryb wypoczynku, na chwilkę zabawy, bo przecież nie tylko pracą człowiek żyje. Wesołej zabawy! Panie tak pięknie odpoczywają, możemy przeszkodzić? I czekacie na wróżby. To jak się dzisiaj bawicie? Bardzo dobrze. Ja się cieszę, że z panem tańczyłam, panie burmistrzu. A jak ja się cieszę. A pierwszy raz jest pani w tym roku na takim balu? Ale w środę pan mi uścisnął dłoń. Nie pamiętam. A wakacje były na parkiecie przed ratuszem, czy nie? Nie, nie było. Mam nadzieję, że to nie jest ostatni raz, kiedy mogę dzisiaj prosić. Tak. Pani, jak wrażenia? No, ja jestem pod wrażeniem bardzo, tym bardziej, że ja nie jestem stąd, bo moja siostra mnie zaprosiła. No i jak pani się tutaj bawi na Bemowie? No myślę, że nie ostatni raz. A pani z Warszawy? Z Żardowa. A w Żardowie są też takie wspaniałe imprezy? To znaczy chyba nie aż takie. Muszę sprawdzić chyba, bo nie byłam. Tu na Bemowie po prostu żyje się lepiej. Życzę miłej zabawy. Wróżko możemy przeszkodzić. Jaka piękna wróżka! O co ludzie pytają? O przyszłość. I jak ta przyszłość się klaruje? Pytają się o miłość, no i ta miłość będzie. Dla wszystkich? Dla wszystkich, oczywiście, że tak. A jaki nadchodzący rok? Nadchodzący rok? Mi się wydaje, że musi być bardzo owocny dla wszystkich, ponieważ każdy pracuje nad sobą. No i jest otwarty na nowe znajomości i poznanie świata, więc... A co wróżba dzisiaj przyniosła pani? No jeszcze nie do końca, tutaj pani wróżka mi przepowiedziała, widzi jakąś drogę. Drogę. To nie przeszkadzamy i powodzenia życzę. Dziękujemy wzajemnie. A jak atmosfera? No bardzo sympatycznie, jest przyjemnie, dobra muzyka, dobre rytmy, fajnie. No właśnie, drodzy Państwo, za rok mam nadzieję, że więcej Was tutaj będzie. Zapraszam ja, Marek Lipiński, burmistrz dzielnicy Michał Grodzki. Państwu bardzo nam serdecznie Państwa powitać. Mam nadzieję, że dzisiejsza impreza, dzisiejszy bal Andrzejkowy będzie równie udany jak ten bal, który odbył się w lutym. Mam nadzieję, że DJ More oraz zespół Quest zaciągną Państwa na parkiet i bardzo dobrze tam sobie będziecie mogli potańczyć. Mam nadzieję, że ta dzisiejsza zabawa zapadnie na długo w pamięci i mam nadzieję, że będziemy ją mogli robić kolejną już w karnawale. Bardzo, bardzo dziękuję, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam do zabawy. Uważam imprezę za otwartą. To już drugi
dzień, kiedy możemy mieszkańcom Bemowa zapewnić imprezę andrzejkową. Mam nadzieję, że nie będą bawić się gorzej, a nawet lepiej niż ci, którzy mogli się bawić wczoraj. Tego typu rozrywka także potrzebna jest na Bemowie. Bardzo się cieszę, że możemy udostępnić naszą halę Ośrodka Sportu i Rekreacji do tego, aby wszyscy dobrze się bawili w te dni. Dziękuję bardzo. Zawsze radosna,